Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku Przygotuj się do egzaminu na prawo jazdy. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o specyficznym miejscu, z którym spotykamy się w obszarze zabudowanym. Wyznaczony jest ten obszar znakiem D40, strefa zamieszkania. Spójrzmy na ten znak. Tak on wygląda. Mamy na nim różne sytuacje, m.in. dziecko, jakaś osoba, która tam się porusza. Kiedy miniemy ten znak, to znaczy, że wjechaliśmy w taką strefę, na której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Jakie? Jest ich kilka. Już po kolei wymieniam. Parkowanie może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Parkowanie niech Wam się kojarzy z postojem pojazdu, czyli unieruchomieniem pojazdu nie wynikającym ani z warunków, ani z przepisów ruchu drogowego, które trwa dłużej niż 1 minuta. Gdyby trwało krócej, będziemy mówili o zatrzymaniu i jest ono dozwolone w dowolnym miejscu w strefie zamieszkania. Ale parkowanie tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami, a więc może korzystać z całej szerokości jezdni i będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami. Gdybyśmy chcieli poruszyć temat dzieci, to dziecko do 7 roku życia, będące na drodze publicznej, musi korzystać z opieki innej osoby, która ukończyła 10 rok życia. Ale w strefie zamieszkania nie ma to znaczenia. Nawet taki maluch do 7 roku życia może samodzielnie poruszać się w strefie zamieszkania bez opieki innej osoby starszej. Pamiętajcie też o tym, że w strefie zamieszkania mamy ograniczenie prędkości. I czym byśmy nie jechali? Samochodem, motorowerem, rowerem? Nie ma to znaczenia. Nie możemy przekroczyć prędkości 20 km na godzinę. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, jesteśmy włączającym się do ruchu, a to znaczy, że mamy zachować szczególną ostrożność, a także ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy znajdują się na naszych przeciwnych kierunkach. Nie tylko pojazdom, również pieszym. To są te szczególne zasady. Trzeba się do nich stosować. Specyficzne miejsce, jeszcze raz podkreślam, i złamanie któregokolwiek z tych warunków może narazić innych uczestników na niebezpieczeństwo. Więc stosujcie się do nich. Podobało się? Dajcie suba, zostańcie z nami, czekajcie na kolejne odcinki. A dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia.